Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tej koszeniem łąki, jak i w sumie przetrząsaniem i może zdążymy zgrabić. Zobaczymy, widzicie krowy kupione, także trzeba im jedzenie zrobić jak najbardziej. Tutaj też i lecimy z tym koksem, także dobra. Tu już sobie oczywiście trochę tej łąki skusiłem, żeby trochę porobić na tym odcinku, żeby też nie było. Bo to też jedyny odcinek, więc pewnie poza odcinkiem sprasuję i połowa pójdzie w kiszonerkę, a połowa idzie w siano. Także takie oto rzeczy zrobimy. Zobaczymy, ile nam tutaj zejdzie. To koszenie, tak na odcinek z 20 minut wyjdzie. Tak łona niedzielę, myślę, będzie jak najbardziej spoko. Zwłaszcza, że nie wiem, czy jutro już będzie, czy jutro będzie odcinek. Tego się w sumie nie dowiemy. Wszystko w swoim czasie. Także no. Zobaczymy, no tak jak mówiłem, do końca lutego daily jest. Są odcinki, no a potem raczej może się tu tak nie być częste odcinki też ten tydzień trochę, że tak, że wszystko się zaczyna, wszystkie mi treningi, wszystko się teraz zaczęło, więc jeszcze w miarę próbuję do tego dojść. No dzisiaj akurat jestem trochę bardzo zmęczony po ostatnim treningu wczorajszym, no i jutro też mam trening, także dzisiaj mam dzień, żeby jakby w miarę odpocząć, żeby już jutro znowu na gazie doszło, no ale dzisiaj też muszę mieć trening, jakby swój indywidualny odbyć. Także przygotowania do sezonu idą. No i myślę, że może być trochę ciężko z tą aktywnością. No tak jak mówiłem, będę się starał 3, 4, 5 filmów, żeby było. Zobaczymy, jak to też będzie. Możliwe, że tej 15, jak jeszcze to jest przed. To jest który odcinek? To jest odcinek 8, tak? Tak mi się wydaje, tak. Odcinek 8. Także 9 i 10 możliwe, że w następnym odcinku, w tygodniu się po prostu pojawi. Bo też niemożliwe, że nagram go zaraz tutaj, zaraz nie. No pewnie jutro możliwe, że dwa nagram. I wiecie, wtedy jak mam coś na zapas, to jeszcze mógłbym coś tutaj opublikować. Także myślę, będzie spoko. Oczywiście macie kalendarz jakby publikacji, kalendarz w cudzysłowie jest w informacjach na moim kanale, zawsze tam są jakie filmy którego dnia. No filmy zawsze się będą teraz od 1 marca, filmy, jakby jak będzie miał być film, to będzie on o 15, tak żeby to zrobić. Myślę, że to jak najbardziej będzie spoko, bo to niedziela trochę, że niby o 12, ale to też trochę mieszało. Więc wolę każdy codziennie, w ten, no, każdego dnia o tej samej porze, żeby był odcinek. Więc no, niezależnie w sumie od dnia, o, tak powinienem powiedzieć. Mamy już 3 minuty. Ojojoj, chyba nie pozgrabiamy sobie, coś mi się wydaje. Też nie kupowałem tych tylnych kosiarek z tego też względu, że w sumie niepotrzebne. Też widzicie tutaj, mamy łąkę. Łąka zbytnio, wiecie, mi bombom tam się taka nie przyda. Czekajcie. Trząsarkę mam największą, zgrabiarkę mam w sumie tą najmniejszą. Owiarkę też kupiłem, ale to na razie wszystko na farmie stoi. Także jeszcze w sumie muszę przywieźć belki i no słomy z gospodarstwa, które tam zostały po pierwszym w sumie sezonie. Tu miałem to odłożyłem sobie właśnie te beleczki. Myślę, że jak najbardziej będzie to spoko. Także no. Zobaczymy, też raczej w czwartki Dying Light powinien się pojawiać, więc myślę, że już prawie tutaj materiały niektóre powinny być pewne. Na środę gdzieś może od Menela zobaczymy, czy nam się z Maddie będzie udawało nagrywać. No ten odcinek co w piątek będzie, a jeszcze go nie nagrałem, ale go nagram w sumie sam, bo też nie ma roboty i też Matiego nie chce dzisiaj ciągnąć, by nagrać ten odcinek, więc mówię, dobra, sam nagram. No ale będę się starał, żeby to było z multi. Też zobaczymy, co z Group Farmem. Myślę, że serię jak najbardziej dokończymy, tylko kiedy za niego wezmę. Zobaczymy, były próby nagrania tego w sobotę, no nie wyszło. Nie z mojej winy, ale nie wyszło. Także no, w tamtą sobotę, nie w tą sobotę, tylko jeszcze do tyłu, więc ona miał, ten właśnie Group Farm miał być w piątek. Też miał być w sumie w poniedziałek, potem mówię, dobra, do piątku powinniśmy nagrać. No ale ze względu na to, że w sumie teraz czasu nie mam, to jak już nie nagraliśmy w sobotę, to już potem średnio z tym było. No save'a w sumie przygotowałem sobie pomiędzy lekcjami dzisiaj.
i mówię, dobra, będzie coś trzeba nagrać, także już lepiej mieć save'a przygotowanego. Zauważyłem, że w tym farmingu bardzo długo rosną dane rzeczy, czyli jak trawę mam na szybkim, to ona rosła prawie, nie wiem, w sumie ponad 24 godziny, więc jest trochę z tym wzrostem tutaj, jest dłuższy on, także tutaj coś się to zmieniło. Myślę, że fajnie tutaj wrócić tak do 15, może, że możliwe, że kiedyś wrócimy do 17, czy tam 13, może 11, wszystko się okaże, bo też widzę, że takie serie z powrotu do przyszłości wam się jak najbardziej podobają. Także myślę, że będzie to spoko. Zobaczymy, może coś na wakacje pomyślimy, ale to się wszystko też okaże. Wszystko w swoim czasie oczywiście. Albo prędzej. Też trochę z live'ami możliwe, że teraz będzie trochę live'ów, bo też chciałbym do tego wrócić. Jak się odcinki nagrywa codziennie, no to na te live'y nie ma też czasu. Drugie mam w sumie ten, co teraz siedzę na tym internecie, to nie ma limitu, tylko z tego, co zazwyczaj wysyłam, to on ma limit i wolałem wtedy wysyłać filmy z niego niż robić live'y i potem z tymi filmami się mieszać. Także przez to w sumie nie było tych live'ów. Ale dobra. Cyk, trzeba tutaj ostatni na raz. Nie, jeszcze będzie trzeba przelecieć. No tam sobie oczywiście wziąłem, zagarnąłem ten teren, żeby w miarę coś było belek, jeszcze zawsze coś dodatkowego. Czyli dobra, myk sobie oczywiście galika strzelimy. A nie zmieniło prędkości. Moim zdaniem tutaj właśnie w tym farmingu, nie wiem czy w 19 to by to zmieniło. Nie kojarzę tego, ale możliwe, żeby to zmieniło tą prędkość. Wiadomo, powinien ciągnik wtedy jechać szybciej. Jakby to nie zabrzmiało i... Dobra. Zobaczymy, jak Steyr sobie poradzi z przeciąsarką. No koni on ma na pewno do tej przeciąsarki, bo tak przeciąsarka powinna mieć spod 80 chyba koni, tu siewnik stoi. Pod 80 koni powinna być, no a Steyr ma 110, także myślę, że nie powinno być zbytnio problemów. Też gdzieś kiedyś pamiętam, u kogoś widziałem, że on normalnie tutaj sobie z tym radził. Ta przetrząsarka też nie powinna nawet wymagać tyle siły, tyle mocy, przepraszam bardzo, żeby on jakiś miał tu problemy. Widzicie, no 13, 14, 15, także dobra. Nowa myszka, można scrolla używać, działa to jak najbardziej. Także no, sobie skręcimy. Zobaczymy, wszystko się tutaj pokaże. O, tutaj widzę, że tylko jeszcze trochę poprzetrząsamy, ale raczej za zgrabianie się na tym odcinku nie weźmiemy. No i w sumie poza odcinkiem będę się tutaj zgrabiać, bo pewnie raczej dokończyć przetrząsanie. Bo zrobimy to na odcinku, zobaczymy, wszystko się okaże, jak to będzie nam szło. Odcinek 20 minut mogę zrobić, 20-minutowy. Ale coś tam dłuższego, no tak 25 już od jutra, 1 marca powinno się, przyjąłem, że 20-25 minut, 30 odcinki w tych granicach będą. No chyba, że nie będzie naprawdę co robić. No to wiadomo, wtedy będą odcinki krótsze. Także no. Nie wiem, czy nie lepiej by było jeździć teraz tutaj raz przy razie, a nie naokoło. O, tu widzę górkę, Steyr poczuł. Dobra. I myk. Także trochę treningi tutaj będą. Na razie w sumie mam czysto do biegania, czysto no właśnie fizyczne. A jeszcze bez piłki będą, więc zobaczymy, jak to też wyjdzie. No raczej już trzeba się wziąć za siebie, za treningi. I jakby to w sumie były siłownie otwarte, to pewnie bym się za siłkę wziął, prawko, więc trochę by się jeszcze więcej tego zebrało. No ale na razie za prawko się nie biorę, myślę, że gdzieś maj. Zobaczymy. Zobaczymy też jak z czasem, bo jak do szkoły nie wrócimy, no to średnio tu z dojazdami. Wiecie, ze zdalnym to połączyć jakoś. Dobra, tutaj ten zakątek niby nie jest taki duży,
ale zawsze tutaj parę belek wleci. Myślę, że jak najbardziej to jest spoko. Z takich też spraw. Ten Steyr, kojarzę go z Górali, bo bardzo go używałem, i też Zetoras Gold Edition, ale tu Gold Edition nie mam na Steamie, także szypał. Zetora ten Proxima to chyba był. Oj. No się bardzo strasznie wolno opuszcza ta przestrząsarka. Także no. Miejmy turna, coś już sucho w gardle się robi, a sobie picia nie przygotowałem. Także no. Dlatego wolę coś na multi, bo na, przynajmniej jak się multi, to nie trzeba tyle w sumie rozmawiać. I nie schodzi aż tak. Aż tak nie trzeba się rozgadywać, bo zawsze jest. Zazwyczaj jest temat jakiś. O tym temacie gada. Czasem jeden cały odcinek się gada o jednej rzeczy. Także no. Trochę się w sumie rozgadałem przez to, że tyle filmów ostatnimi czasy wstawiam. Bo tak jak nagrywałem w sumie sam czy coś, no to średnio wychodziło. Dobra, myk. Oj, tam przytarłem wiatę. Sobie wrócimy, żeby już się nigdzie nie wcinać. No i będziemy teraz tak jeździć. Także Farming 15 jak najbardziej mi się tutaj podoba i bardzo w sumie dobre wspomnienia mam co do niego. Możliwe, że kiedyś na live'ach coś tam pogramy, tutaj może jakiegoś save serię na live'ach, ale nie teraz. Nie mam zbyt ogarniętego internetu, to nie możemy o takim czymś w ogóle myśleć nawet. Ta seria by się pojawiała raz na 2 miesiące. Także lepiej o takim czymś nie myśleć. A ja też myślę, że ja jestem bardziej youtuberem niż streamerem. Że ze streamowania to na razie nic i też jakby zakładając kanał chciałem nagrywać, a nie do końca robić live'y. Ale jestem też, lubię od czasu do czasu na jakiś tam czas, raz na jakiś czas po prostu sobie odpalić tego live'a. Myślę, że jak najbardziej to jest dobre, żeby takie coś było. Także spoczko. Dobra, podniesiemy sobie oczywiście przytrząsareczkę. Mamy 12 minutek, dobra, to do 15 dolecimy. Będziemy kończyć i no. Także no, dobra, sobie wsiądę. Tu jeszcze mam oczywiście tą kamerę. Tą bardzo dynamiczną, że ja się tu ruszam. W sumie ciągnik się chyba też porusza jakimś tam. W jakimś tam stopniu. Dobra, ja mi jaka strzeliłem, to tak nie. Także no. Oj, tą zgrabiarką to szczerze, że tu mogę się zamordować. Jutro sobie to pomiędzy lekcjami zrobię. Także no. Teraz idę właśnie od Menela zaraz nagrać. I to mi pewnie trochę zajmie. Już w sumie tak jak czas sobie ustalałem, no to już powinienem nagrywać to od Menela. Ale nie nagrywam, także. Także no, nagrywam 15. Gdyż trochę czasu straciłem na takie też rzeczy. Ten Steyr jeszcze występuje w konfiguracji tutaj, że on jest pomarańczowy z tą klatką, wiem, że do lasu. Ten bardzo, bardzo ładny Steyrek. Tutaj ile lat ja tu nie robiłem turna i no sianokosów, sianokiszonki w sumie. My sianokosów i sianokiszonki teraz, bo połowa idzie w to, połowa w to idzie. Także no. Dobra, w sumie możemy już kończyć ten odcinek, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.